Witajcie moi drodzy, listopad, 10 listopad. Co można robić w listopadzie na działce? Ano, wbrew pozorom można robić jeszcze bardzo dużo. Można grabić liście, można sprzątać pozostałości roślin, które nam zostały na działce. Ja jeszcze mam do wycięcia jeżyny, te pędy, które już owocowały w tym roku zostaną wycięte. Natomiast te, które nie owocowały, widać tutaj mają pąki, pozostawię na drugi rok na owocowanie. No i mam jeszcze maliny do wycięcia. Maliny krążą tutaj różne szkoły, różne rzeczy można wyczytać w sieci. W jednych źródłach pisze, że maliny powinno się wycinać zaraz po ich owocowaniu, po to, żeby wzmocnić krzaczek. Inni mówią, że z malinami trzeba poczekać, aż liście staną się dokładnie takie czerwonawe. Oznacza to, że wszystkie substancje odżywcze z całej łodyżki zeszły już do karpy i karpa jest gotowa na przyszły sezon na owocowanie. Ja jestem zwolenniczką tej drugiej szkoły, czekam aż liście na malinach staną się czerwone i wtedy dopiero je wycinam. Jak widzicie, dopiero dwie maliny nadają się do wycięcia, reszta jeszcze jest zielona, także czekam. W moim rejonie Polski nie zapowiadają mrozów, także myślę, że nie będę miała z tym problemu. Tutaj jest grządka, którą już uporządkowałam. Tutaj rosły poziomki i truskawki. Część z poziomek już powyrywałam, ponieważ to były poziomki, które miały 3-4 lata. W przyszłym roku już bardzo słabo owocowały. Zostawiłam sobie miejsce, aby rozsadzić sobie poziomki, które mam tam z tyłu w skrzyni i one będą tej wiosną rozsadzane. Tutaj jest donica, w której wysiałam szpinak. Niestety słabo wszedł, dlatego mam nadzieję, że on jeszcze wiosną wzejdzie. Zostawię go w tej skrzyni. No i w tej skrzyni będę sadziła czosnek. Wiem, że trochę jest za późno na sadzenie czosnku, ale powiem Wam szczerze, że ja zawsze zapominam o tym czosnku. Może nie tyle zapominam, co nie mam czasu, żeby przyjechać w październiku, albo mam zawsze coś innego do roboty. Ja ten czosnek zawsze sadzę w listopadzie i on się udaje, z wyjątkiem ubiegłego roku, kiedy to w ogóle nie posadziłam czosnku i udało mi się, ponieważ sadziłam czosnek z rozsady. W tym wiaderku mam frezje, oczywiście też muszę je wyciągnąć, ponieważ frezje nie lubią mrozów i na pewno by te cebulki tutaj przemarzły, dlatego wyciągnę je i zaniosę do piwnicy. A skoro już mowa o cebulkach, jedne cebulki będę wyciągała, a drugie cebulki będę sadziła. Ci, którzy oglądają mój kanał, doskonale widzą, że jestem zwolenniczką promocji, po prostu kocham promocje, jeżeli chodzi o rośliny, dlatego oczywiście w tym sezonie też nie poprzestałam, cebulki minus 80%, jak dla mnie super okazja. Kupiłam sobie krokusy, narcyzy oraz tulipany, ponieważ ich nigdy nie mam za dużo na swojej działce. I mam plan cebulki wsadzić do donicy oraz pewnie do wiadra albo do jeszcze którejś z tych mniejszych donic wsadzę krokusy. I powiem Wam, że jestem pewna, że one w przyszłym roku na pewno będą owocowały, ponieważ w ubiegłym roku robiłam identyczną operację, dokładnie o tej samej porze roku. Jeżeli tylko nie przyjdą dość duże mrozy, a nie spodziewam się tych mrozów w moim rejonie Polski, także one na pewno zaczną kwitnąć i będą bardzo pięknie wyglądały. Pokażę Wam jeszcze buraczka, którego mam pod krzaczkiem z winogronem. Niecały winogron został oberwany, pozostawiłam ptakom, widzę, że one sobie tutaj ładnie wydziobują. Burak bardzo pięknie wygląda o tej porze roku na grządce. Tutaj lawenda, która już się szykuje do zimy, porzeczka oczywiście już opadła. Jeszcze szybciutki rzut na moją skrzynię z poziomkami, która wygląda pięknie. I zobaczcie, jak ślicznie się prezentuje jarmuż. Może jakby z tyłu było czyściej, to by wyglądał jeszcze ładniej, ale i tak nie jest źle. A tutaj moja kapustka ozdobna, która była przeze mnie wysiana z rozsady, urosła. Tulipany z tyłu już puszczają. Troszeczkę mnie to martwi, ale mam nadzieję, że pomimo to w przyszłym roku też będą kwitły ładnie. Chryzantema niestety nie zakwitła, nie zdążyła. Podejrzewam, że ona już nie zdąży zakwitnąć do mrozów. Jakieś pączki tutaj puszcza, ale nie spodziewam się szału. No i mam jeszcze rukolę, którą wysiałam około miesiąc temu. Jeszcze ją tutaj podrywam. Co przyjadę na działkę, to troszeczkę oberwę i jest. Z tyłu pietruszka, jeszcze nie wyrwana, nie zapowiadają dużych mrozów, także niech ona sobie będzie. Większe pietruszki wyrwę, mniejsze pozostawię do przyszłego roku. I z tyłu część marchewki jeszcze też pozostała niewyrwana. Z balkonu przywiozłam również swoją lawendę, która stała na balkonie i mam ją zamiar tutaj zakopać w ziemi razem z goździkami oraz szafirkami, tak żeby w przypadku większych mrozów w tych małych doniczkach ona mi nie przemarzła. Myślę, że zakopana w ziemi przytrzyma do wiosny i będę się nią cieszyła w przyszłym roku. Ja się jeszcze napiję kawy i korzystając ze słoneczka, które jest nade mną, biorę się za sadzenie swoich roślin cebulowych. Zapraszam Was na swój Instagram, gdzie wrzucam zdjęcia z informacjami, co jeszcze o tej porze roku
robię na swojej działce lub w domu. Trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka, pa!